Czy odcinki AB i CD są przystające? Zastanówmy się. Odcinek AB zaczyna się w minus dwójce, kończy w minus jedynce. Jego długość jest więc równa 1. Odcinek CD zaczyna się w czwórce, kończy w piątce. I jego długość też jest równa 1. czyli te odcinki mają taką samą długość, więc są takie same, czyli są przystające. Zaznaczam tak i sprawdzam, czy się zgadza. Zgadza się. No to zróbmy jeszcze następne pytanie. Czy odcinki AB i CD są przystające? Zobaczmy, odcinek AB. Ile on ma długości? 1, 2, 3, 4. Od minus 5 do minus 1 to jest 4, czyli jego długość to jest 4, a odcinek CD sięga od 0 do 5, czyli jego długość jest równa 5, czyli ten odcinek AB ma długość 4, a odcinek CD ma długość 5, czyli nie są takie same. Zaznaczam nie, sprawdźmy. Dobrze, no to zróbmy jeszcze jeden przykład. No, i tutaj sprawdzamy, czy są przystające. No, tutaj to od razu widać, że odcinek CD ma długość 1, odcinek AB jest dłuższy. Nawet nie muszę liczyć tych jednostek. Od razu widzę, że on ma kilka jednostek, a ten ma tylko jedną. Czyli widać, że nie są przystające. Zgadza się.